Zespół szkół w Polkowicach przechodzi kolejny etap termomodernizacji. Dwa wolne od nauki tygodnie i brak uczniów w szkole wykorzystano na prace związane z wymianą okien. W czasie ferii wymieniane są okna na drugim i pierwszym piętrze budynku dydaktycznego. Przypomnijmy, że projekt prowadzonej obecnie w Zespole Szkół w Polkowicach termomodernizacji to prace o wartości 7 300 000 zł, a prawie 5 300 000 zł pozyskał powiat polkowicki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prowadzona od ubiegłego roku termomodernizacja jest najdroższym z 57 pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Wymieniono już całą infrastrukturę wodną, docieplono dach, a teraz prowadzona jest wymiana okien. Rozpoczął się etap wymiany okien. Jesteśmy w tej chwili na drugiej kondygnacji budynku dydaktycznego i od niej właśnie rozpoczęliśmy wymianę okien. Trwają te prace już od samego rana. Panowie zapewniają, że będą robić prawie do wieczora, łącznie z weekendem, żeby jak najlepiej wykorzystać czas ferii, gdy nie ma dzieci w szkole. Nasi uczniowie spędzają pewnie czas na ślizgawkach, nartach, bo trochę śniegu popadało, a my tutaj w szkole zabezpieczamy właśnie im już te warunki pracy, które zastaną wróciwszy pod koniec stycznia do szkoły. Wymiana okien będzie przebiegała kondygnacjami. Ten tydzień myślę, że skończy się na tym piętrze. Piętro pierwsze będzie robione w przyszłym tygodniu. Dwa tygodnie ferii, kiedy w szkole nie ma uczniów, wykorzystywane jest maksymalnie. Jednak nawet gdy prace prowadzone są także w weekendy, dwa tygodnie to za mało, żeby wymienić okna w całej szkole. Prace będą więc kontynuowane także po rozpoczęciu semestru. W czasie semestru myślę, że też damy sobie z tym radę, ponieważ szkoła jest dość duża. Będziemy przenosić zajęcia do sal, które będą w danym momencie wolne i będziemy korzystać tutaj z pomieszczeń, które będzie nam użyczała biblioteka. No myślę, że do wyższej szkoły też, jeżeli będzie trzeba, to się przeniesiemy. Okna wymieniane są na takie, które mają lepsze współczynniki przenikalności ciepła, a jednocześnie poprawiają ich funkcjonalność. Specyfikacja techniczna określa ich termoizolacyjność, ale także izolacyjność akustyczną. Są to okna z szybami dwukomorowymi i są to okna trzyszybowe, rozwieralno-uchylne w kolorze grafitowym. Prace modernizacyjne dotyczące okien nie kończy ich wymiana. W oknach planowane są także w zależności od miejsca rolety zewnętrzne, rolety wewnętrzne, osłony przeciwsłoneczne, a także kraty zewnętrzne. Te prace prowadzone będą w dalszej kolejności. Wymienione zostaną także drzwi zewnętrzne. Modernizację przejdzie elewacja. Realizację projektu przewidziano na 2 lata.